Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy gotować, a raczej smażyć takoyaki. Japońskie kulki z ośmiornicą. Także na początek może trochę opowiem o składnikach, które będziemy potrzebować, potem przejdziemy do przygotowania. Tutaj w miejsce mam już przygotowane 200 g mąki wymieszanej z łyżeczką proszku do pieczenia, około 700 ml zimnego bulionu dashi, sos sojowy, 2 roztrzepane jajka, katsuobushi do przybrania, różowy marynowany imbir, majonez, sos do takojaków, no i oczywiście ośmiornice oraz dymkę. Krótko o ośmiornicy. Najpierw trzeba tą ośmiornicę oczywiście ugotować. Mam tutaj przygotowaną kilogramową ośmiornicę. Kupiłam ją mrożoną. Rozmrażała się w lodówce przez noc. Na szczęście możemy kupić taką w Biedronce. Nie musimy rano wychodzić i trzaskać nią o skały. Także taką ośmiornicę musimy teraz przestraszyć, czyli włożyć do wrzątku na 3 razy. O. Ok. Ładnie nam się tutaj pozawijały macki, więc umieszczamy w garnku. Wody trzeba nalać taką ilość, żeby ośmiornica była cała przykryta. I dodać należy korzeń imbiru. Ja daję ze skórą, bo i tak nie będziemy tego imbiru jeść, a więcej wartości jest pod skórką ukrytych, odżywczych. Czosnek posiekany, 3 ząbki i mała marchewka. I to wszystko. Ośmiornicę teraz będziemy gotować w dwóch etapach. Najpierw przez pół godziny w tej wodzie. Następnie musimy tą wodę wymienić, ponieważ ośmiornica może w tym pierwszym gotowaniu puścić soki, które no niekoniecznie musimy jeść, więc tą wodę po pół godziny wymienimy i będziemy dalej gotować, aż nie będzie mięciutka. No, trzeba sobie sprawdzać podczas gotowania widelcem, czy jakąś wykałaczką, czy już jest mięciutka. Sami zdecydujecie, kiedy będzie dobra. Jak już się ośmiornica ugotuje i wystudzi, kroimy ją na takie malutkie kawałeczki, które będziemy potem umieszczać w cieście do takojaków. Oczywiście, jeżeli nie lubicie ośmiornicy, bądź też macie problem, żeby dostać taką ośmiornicę u nas w sklepach, możecie śmiało użyć dowolnych składników. Ja polecam pierś z kurczaka, którą wcześniej obsmażamy z sosem sojowym, oraz paluszki surimi doskonale się tutaj będą sprawdzać. Także najpierw przygotujemy ciasto na takoyaki. Do miski z mąką i z proszkiem do pieczenia stopniowo wlewamy bulion dashi. Ja już to troszkę tutaj wcześniej wlałam. I będzie trzeba mieszać delikatnie, aż do uzyskania takiej jednolitej konsystencji, żeby się pozbyć grudek. Przed wlaniem całości trzeba dodać jeszcze 2 jaja oraz 1 łyżkę sosu sojowego. I mieszamy dalej. Ciasto na takoyaki już jest gotowe. Ja teraz przeleję do dzbanka z takim dzióbkiem, żeby nam było łatwiej później to przelewać do foremek, do takoyaków. Do wypieku takoyaków ja użyję takiej maszynki do ciastek, którą można bez problemu w każdym takim markecie z AGD zdobyć. Ja ją akurat kupiłam na Allegro za jakieś niecałe 30 zł, także służy mi,
Żadnych ciastek jeszcze w niej nie upiekłam. Kupiłam ją tylko i wyłącznie do takojaków. Także tutaj, jak już rozgrzejemy porządnie to urządzenie, trzeba wysmarować każdą tutaj foremkę dokładnie olejem roślinnym. Tą górną część również. No i pozostaje nam tylko teraz ponalewać ciasto. No i mam nadzieję, że wyjdzie wszystko fajnie. Teraz trzeba umieścić kawałeczki ośmiornicy. Tak jak wspomniałam wcześniej, możecie użyć dowolnych dodatków, to co lubicie. Jakieś pikle nawet mogą być, żółty ser, co kto lubi. Ale ja polecam ośmiornicę, bo naprawdę jest bardzo, bardzo smaczna. Jeszcze tutaj troszeczkę dolejemy. Teraz marynowany imbir. I dymka. Jeszcze troszkę ciasta. Ja specjalnie mam podłożoną ściereczkę pod tą maszynkę, bo z doświadczenia wiem, że to ciasto na pewno mi się wydostanie na zewnątrz. Będzie po prostu mniej sprzątania. Dzięki temu, że przykrywamy i czekamy. Tak się przedstawia sytuacja po mniej więcej minucie i teraz będzie zabawa, bo trzeba będzie powpychać to ciasto tutaj z brzegów do środka i poprzewracać kuleczki. Najlepiej to robić przy pomocy bambusowych pałeczek, bo wtedy się nie porysuje tego urządzenia. Wiem, że na razie to wygląda dosyć nieporadnie, ale uwierzcie mi, będzie dobrze. Przewracamy sobie dalej, jakieś 180, 90. Wygląda naprawdę już zachęcająco, pachnie przepięknie. Naprawdę zapach imbiru i zapach dymki, jaki się tutaj unosi, jest niesamowity. Nie przejmujcie się, jak niektóre wyjdą trochę mniej, że tak powiem, reprezentująco. Ja zawsze mówię, na wystawę nie idzie, chociaż lepiej zrobić coś, co wygląda ładnie, bo wiadomo, je się oczami. Ale smak jest w sumie najważniejszy. Teraz sobie dalej będą tutaj się kuleczki smażyć. Po kolejnej minucie. Zobaczcie, jakie piękne. Ja jestem bardzo zadowolona. Oprócz tego jestem mega głodna, więc niech one się już tutaj smażą szybciutko. Jeszcze jakieś 2 minutki. No i zobaczcie, jakie nam cuda tutaj piękne wyszły. Piękne, smaczne i pachnące. Przełożę je teraz na talerz i dokończę tylko dekorację. Takojaki już na talerzu. Teraz czas przyszedł na majonez. Ja oczywiście nie mam tutaj majonezu japońskiego. Używam w zamian majonezu kieleckiego. Też się doskonale sprawdza tutaj. To jest sos do takojaków, ale możecie bez problemu zastąpić ten sos sosem, na który przepis podałam w opisie okonomijaków. Serdecznie zachęcam. Sosu nie ma co żałować. Troszeczkę dymki.
No i oczywiście spora ilość katsuobushi, które uwielbiam. Prawda, taka petarda smakowa. Słuchajcie, mamy takoyaki gotowe. Nie bójcie się eksperymentować w swojej kuchni. Jeśli nie macie jakichś składników, zawsze warto poczytać, czym można taki składnik zastąpić. Posprzątamy troszkę. I nic. Pozostaje tylko zjeść te pyszne kuleczki. Ja dziękuję, że oglądaliście ten film. Korzystajcie z tych przepisów, naprawdę warto. Także no, zabieram się do jedzenia. Miłego dnia wszystkim życzę.